Witam Państwa bardzo serdecznie. Za nami już wszystkie emocje przesłuchań konkursowych 13. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Sławomir Chrzanowski, dyrygent, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej, orkiestry, która towarzyszyła uczestnikom konkursu w trzecim finałowym etapie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, mam pytanie, jak to jest, jak pracuje się z takimi młodymi ludźmi, którzy nie mają dużego doświadczenia grania solistycznego z Towarzyszeniem Orkiestry? To prawda. Nie mają dużego doświadczenia w graniu z orkiestrą, natomiast mają ogromne możliwości. Wszyscy doskonale wiemy, bo każdy z nas kiedyś kończył studia, że ten szczyt umiejętności techniczno-wykonawczych no jest właśnie w tym wieku, kiedy jesteśmy tuż po otrzymaniu dyplomu, w latach najbliższych, ukończeniu studiów i tak też jest w istocie. Pracujemy z młodymi ludźmi, którzy mają ogromne możliwości. Znakomicie grają, świetnie interpretują, wszystko wiedzą na temat utworów, które za chwilkę zagrają. Istotą jest później współpraca z orkiestrą, co szczególnie przy dziełach Wolfganga Amadeusza Mozarta jest rzeczą niezwykle istotną i też wszyscy o tym doskonale wiemy, bo to muzyka, ktoś powiedział kiedyś, będąca witaminami dla orkiestry, zapewne tak jest, ale też muzyka stawiająca najwyższe oczekiwania i najwyższe stopnie trudności, tak przed solistą, jak i przed orkiestrą, a żeby to wszystko ładnie zagrać. Stąd jest to świetna praca z młodymi ludźmi. I tak też było w roku bieżącym, kiedy mieliśmy 15 solistów w trzech specjalnościach, czyli 15 różnych wykonań, o czym pani Regina mówiła, podczas samych przesłuchań. Praca, która polegała czasami na bardzo krótkim omówieniu pewnych niuansów, które oczekuje od nas finalista w swojej dyscyplinie, a my z ogromnym sercem i duszą postaraliśmy się jak najlepiej je wykonać, ażeby pomóc w tym wykonaniu. Właśnie, popatrzmy troszeczkę oczami orkiestry, dyrygenta. Stoicie na estradzie, siedzicie na estradzie z 5 razy grając na przykład ten sam koncert, bo tak było w obojach i w klarnetach. 5 razy koncert Mozarta. Czy jest możliwe 5 razy w ciągu jednego wieczoru skupić się, zebrać całą swoją energię na takie wykonanie? Tak, jest to rzeczywiście rzecz niełatwa, dlatego też, że tak jak powiedziałem, muzyka Mozarta jest muzyką niezwykle wymagającą. Bardzo się staraliśmy, bardzo się skupialiśmy. Były te momenty chwili oddechu tylko podczas pani zapowiedzi, natomiast faktem jest, że skupić się 5 razy na jedno wykonanie nie jest rzeczą prostą. Jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, kompozytorzy pisząc swoje dzieła, a my wykonawcy je później wykonując w normalnej, codziennej pracy, przygotowujemy to na jedno wykonanie, ewentualnie na powtórzenie dnia następnego. Niezwykle rzadko, a to ma miejsce podczas konkursów, spotykamy się właśnie z taką sytuacją, że możemy zagrać kilka razy to samo dzieło. Ale to też jest rzecz, która ma drugą stronę. Natychmiast porównujemy, jak to zagrał, z kim nam się zagrało lepiej. Czasami dochodzi do sytuacji, jak pani też zauważyła, będąc świadkiem naszych przesłuchań, że zmęczenie zespołu siedzeniem którąś godzinę już na estradzie mogłoby się wydawać, iż będzie powodować gorszą jakość. Nic bardziej mylnego. Oczywiście, że cały czas się koncentrujemy, ale nagle, kiedy przychodzi ktoś, kto nas oczaruje, w sposób zupełnie niebywały, i to jest trudno określić, czy jest to kwestia minimalnej różnicy tempa, czy może artykulacji, czy sposobu wykonywania tego utworu, powoduje, że nagle budzimy się no nie tyle z letargu, co z tego zmęczenia. Dostajemy nowy zastrzyk energii i gramy inaczej. Chociaż jest to 5, a czasami jak to było w tym konkursie, 10 wykonanie jednego dnia, bo no przecież tak, próbowaliśmy dokładnie tego rano, samego dnia. Ale tak, to fakt. Zauważyłam, że bardzo dużo zależało od solisty, który przed Wami stawał, bo emocje tego solisty i jego gra miała potężny wpływ na to, co potem Wy też oddawaliście jako zespół. Absolutnie. Dwie osoby w pewnej specjalności, nie będę tu używał nazwisk, ani instrumentu, bo to wiemy jako orkiestra, poprosiły o troszkę zbyt wolne tempo w pierwszej części. Proszę sobie wyobrazić, że Wolfgang Amadeusz Mozart, pisząc swoje dzieła genialnie skończone, przewidywał jakieś tempo. Naturalnie w muzyce klasycznej określenie allegro jest określeniem dość rozległym, które pozwala na pewne
drobne niuanse, ale też przygotowanie partii orkiestry w kwestiach smyczkowania, artykulacji, dynamiki powoduje, że jeśli to tempo jest zmienione zbyt mocno, źle nam się po prostu gra. Czyli jeśli takie ktoś... było odczucie solisty, a jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. Dlatego, że tak jak rozmawialiśmy później z muzykami, z orkiestry, no jakoś coś nam, czegoś nam brakowało, tego błysku, który powoduje, że nagle gra się świetnie, tak było w wielu przypadkach, a w kilku przypadkach grało nam się trudniej, musieliśmy bardziej uważać, musieliśmy się, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, troszkę męczyć. Jak jako dyrygent ocenia Pan poziom tegorocznego konkursu? Znakomity. 15 solistów, z których w zasadzie, tak sobie myślę, prawie każdy, a 12 na pewno można by w ciemno zaprosić na koncert. Skończeni artyści, doskonale przygotowani, którzy wiedzą, co mają z instrumentem na estradzie zrobić. Poziom niezwykle wysoki. Do tego stopnia, że spieraliśmy się w orkiestrze po wykonaniach, kto lepiej zagrał, kto naszym zdaniem był lepszy. A w muzyce jest to rzecz niezwykle trudna do określenia, bardzo niewymierna. Jednej osobie podoba się to, drugiej inna rzecz. Zatem naprawdę w tym roku nie było osób, które jakoś w tym finale bardzo by odbiegały. Widocznie już sama punktacja, która spowodowała awans 5 osób do finału, spowodowała, że ten poziom był bardzo, bardzo wyrównany. No ale właśnie, dyskutowaliście, kto był najlepszy, a w końcu orkiestra była zgodna. Jedna osoba Was najbardziej poruszyła. Tak, to też rzecz bardzo niełatwo. Mamy 3 dyscypliny, 3 specjalności, a musimy wybrać jedną osobę. Za każdym razem, kiedy siadaliśmy do przesłuchań, prosiłem muzyków, ażeby wykonując swoją partię, jednocześnie zwracali uwagę na ten nasz wybór. Kogo w końcu wybierzemy. No i już po zakończeniu wszystkich przesłuchań zebraliśmy się z Radą Orkiestry, a nawet nieco w bardziej rozszerzonym składzie, żeby ta dyskusja była bardziej merytoryczna. I podsumowaliśmy szybko. Obój, ta osoba. Klarnet, inna osoba. Fagot, ta osoba. A teraz, drodzy Państwo, drogie koleżanki i koledzy, wybierzmy tę jedną naszym zdaniem. No i wybraliśmy. Widziałam, że była duża zgodność. Była duża zgodność, nie było specjalnych przeciwwskazań. Zgodziliśmy się z uśmiechem, z radością. Wybraliśmy Marisę Esposito, fagocistkę ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo nam się dobrze z nią grało. Niezwykle miła, ujmująca osoba. No i to był nasz wybór. Nagroda Wasza jest podwójna, bo to jest i nagroda finansowa ufundowana przez STORP, ale też zaproszenie na koncert, więc jest szansa, że Marisę zobaczymy na estradzie Filharmonii Zabrzeńskiej. Mamy taką nadzieję. Rzeczywiście jest to nagroda podwójna. Wręczymy ją dzisiaj podczas koncertu laureatów. Mamy nadzieję, że Marisa w jakiś sposób będzie mogła dopasować swoje plany, bo jak Państwo doskonale wiecie, w czasach, w których żyjemy, nie jest to wszystko takie oczywiste, jasne i proste. No ale nie możemy patrzeć na takie czynniki, wybraliśmy tę osobę, a kiedy już przyjdzie moment konstruowania sezonu, czy też przygotowania koncertu, podczas którego chcielibyśmy z nią zagrać, mam nadzieję, że to uda się to uczynić. Szanowni Państwo, w ogóle to jest orkiestra bardzo związana z konkursem Spisaka, bo towarzyszy finalistom już od 12 lat. Więc teraz konkurs przechodzi na troszeczkę inny tryb, będzie się odbywał co 2 lata, więc pozostaje mi tylko życzyć i Państwu, i kolejnym uczestnikom konkursu, i słuchaczom, żebyśmy za 2 lata znowu spotkali się w Dąbrowie Górnej. Bardzo dziękuję za te życzenia, gorąco w nie wierzę, oby tak było. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.